Liturgia jest działaniem wspólnym, ale kiedy mówimy o mszy świętej, to zawsze mówimy o księdzu, czyli o kimś, kto jest wyświęcony, jest, uczestniczy w, w kapłaństwie Jezusa Chrystusa i on jest z jakiej, w jakiejś mierze odpowiedzialny za to, co dzieje się podczas mszy świętej. Świeccy uczestniczą w tym kapłaństwie na sposób chrzcielny, to jest coś zupełnie innego i nawet jeżeli świecki jest świadomy, to czasami zderzy się z księdzem, który jest hamulcowym, tak? hamulcowy. On nie, nie, nie przyspiesza ku Panu Bogu, czy jakby nie, nie jest takim, takim pasem transmisyjnym, który nas gdzieś przenosi ku Bogu, ale czasami jest hamulcowy. I wiele sytuacji, wiele opowieści, wiele historii ludzie przychodzą, że proszę księdza, ja bym przeczytał czytanie. Ja bym zaśpiewała psalm. Nie, ja tu sam wszystko będę robił. Nie? Nawet w tych miejscach, gdzie można w sposób taki aktywny służyć podczas liturgii, to ksiądz mówi, ja wszystko biorę, tak? I nie pozwala nikomu. Niekiedy jak jeszcze jest dogadany z organistą, to wtedy jest taki duet na, na dwa głosy. nie? Mówię to trochę ironicznie, ale też ze smutkiem, bo, bo to ciągle się z takimi rzeczami ludzkimi borykamy. Tak? I czasami jest to naprawdę wielką przeszkodą w tym, żeby msza stała się chlebem, żeby rzeczywiście karmiło nas to Słowo i żeby karmiła nas Eucharystia. Z tym się wiąże takie przekonanie, i to jest ostatnia już uwaga z tych kontekstów, że ksiądz to jest ktoś, kto ma władzę nad liturgią i nad mszą. Proszę państwa, my nie mamy władzy nad mszą. Kapłaństwo hierarchiczne jest służebne. Katechizm Kościoła Katolickiego wyraźnie będzie przypominał o tym, że owszem Pan Jezus tych sobie wybrał, pozwolił im mówić w swoim imieniu, te święte słowa konsekracji, przebaczać, nauczać i tak dalej, ale mówi kapłaństwo hierarchiczne Służy kapłaństwu wspólnemu. Taka jest orientacja, yy, orientacja tego kapłaństwa. Służyć. Chrystus stał się diakoną sługą do końca. Nawet na krzyżu był sługą. I ksiądz to jest sługa Eucharystii, a nie zarządca, władca. I warto czasami temu czy innemu księdzu o tym przypomnieć. Rozumiem, że są sytuacje, gdzie zderzamy się ze ścianą, i wtedy naprawdę trzeba się modlić, trzeba pokutować. I też jakoś przez księdza nie zatrzymywać się w drodze do głębi Eucharystii. To jest strasznie ważne. Żebyśmy mieli taką świadomość, że to jest taki dar, który dał nam Jezus Chrystus, że żaden głupi ksiądz mnie nie zatrzyma. Żadna taka zewnętrzna okoliczność, taki, taka nieładność Eucharystii, taka czy inna, jakiś brak formy, że ja wchodzę w głębie Eucharystii.